No dzień dobry, czy witajcie wszyscy serdecznie. Witam was w kolejnym odcinku na serii Gospodarze. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnymi pracami na gospodarstwie. Teraz prasowankiem się zajmiemy. Troszeczkę deszcze przyszły, przeszkodziły w koszeli, ponieważ już żniwa w sumie są już na wykończeniu. Już niewiele zostało. Zostało jedno pole. Dzisiaj jeszcze sam, ponieważ brat jeszcze nie przyjechał. Będzie w trasie niedługo i przyjedzie, to mi przy ostatnich żniwach pomoże. Ale albo jak nie, to kuzyn wpadnie. No i dzisiaj właśnie akurat zamierzam sobie poprasować to, co zostało, czyli owsiankę i pszenną. Poza też materiałem sprzedałem krowy, bydło zostało, kurczę, sprzedane. I przyjechało kolejne statko cieląt. HF oraz Angus, Albertum Angus. Obecnie jest troszeczkę tych cielaczków, jest i są buchaje, jak i zarówno tutaj krowy. Więc tutaj akurat jest. Kaczki też sobie dokupiłem na targu. Widzicie, kaczki też są tutaj, też i wykluły się już kurczęta, i właśnie kurczaki już tutaj młode latają, więc tego też nie brakuje. A my ruszamy, może już ruszmy sobie, tylko odpalę TZ-a. Tylko właśnie zamkniemy tutaj osłonę i ruszamy już do prasowania. Przydałoby się już to sprasować. Zostało ten ostatni, jak w pierwszym odcinku, co z koszenia pszenicy właśnie został jeszcze niesprasowany. Ale na razie sobie sprasujemy ten najdalszy kawałek. Mamy jeszcze tutaj, kurczę, sporo do jeszcze do wykopania ziemniaków. No będzie co robić. No roboty mamy od zapierdzielu. Niestety brat troszeczkę się opóźnia, niestety ma wiadomo swoją robotę też i nie mogę tak naciskać na niego, trzeba sobie też samemu radzić, jak jest. Jedziemy, no poza tutaj relacją, kiedy te vlogasy, tutaj kroniki nagrywałem, poza tą pierwszą, za którą dziękuję, że bardzo ciepło przyjęliście moją tutaj działalność w tym gospodarstwie, no to skosiłem tutaj sobie właśnie owsiankę. I powoli możemy prasować. O, tutaj dosyć grubo. Owiec tutaj akurat na tym kawałku się nie popisał zbytnio. Nie było jakoś go wielce, więc no, jedna przyczepa zaledwie. Jedna przyczepa zjechała 4 tony z tego kawałka. I elegancko, pierwsza. Bałda. Wow. Jaki po wajchy, kurzy na dziot. Bym się pomylił. Wiadomo, zdarza się i najlepszym. I tych wajch w tym TZ-cie to jest. Po prostu od ciorta nie brakuje tego. Troszeczkę poprzeczniaków. I dostanie ten jeden jęczmień do skoszenia. Ten... dalej też jeszcze oddalone od gospodarstwa. No trochę tej owsianki będzie. Kurde. No. Dosyć. To tutaj kulek może być troszeczkę tej owsianki. Na zapas akurat słomy będzie. Będzie, tylko no potem trzeba by było. Nie wiem, to troszeczkę problem przydałby się. Kurczę. Kiedy jakiegoś tym orkana może, albo nie wiem, pomieszać jakieś sieczkarnie kiedyś do Wizona, albo będę sprzedawał słomę. O, najlepiej będę sprzedawał sobie słomę, bo no jest, jak nie chcę jej aż tyle mieć, bez przesady. Nie chcę aż sobie tego całkowicie zawalić, wszystkiego. A jeszcze, tak jak mówiłem, jest jedno duże pole tej pszennej, tam już chwast niestety wchodzi i trzeba by
było się by trochę tym już zająć. Już coraz mniej tutaj tych pokosów zostało. Już tylko aby... O! Już tylko te ostatnie trzy. Jeszcze trochę. Op. Do tyłu. I... Elegancko. Możemy lecieć dalej. Tu jeszcze poprzeczniak. O! To jeszcze poprzeczniaczek 3. Pół pokosy zostaną. Już spokój będzie. Oj, bo zaraz wałek złamie. O. Tyk. No, a tutaj 4 są, ten jeszcze mniejszy pas stanie poprzeczniak. Jeszcze trochę. Kurde, nie łapię, patrz no. Ktoś tutaj chyba szpilki się musiały urwać. O, teraz bierze. O. I cyk, dobra. Jeszcze niewiele. Może jeszcze troszeczkę tej pszennej się sprasuje. Coś troszeczkę bratu zostawię do prasowania, aby miał coś co robić, bo przy samym tym to nie zdąży garnąć. Przydało. O Jezu, kukurydza Zbyszka. W tym roku, kurczę, nie mam kukurydzy. To jest najgorzej. Więc trochę cinko. Kiszonki nie będzie. O właśnie. No. Może jeszcze by się w sumie przydało po wapno pojechać, bo jeszcze wapno potrzebne będzie. Można by było, w sumie czemu nie? Niewiele zostało. No i troszeczkę jest tutaj tych kulek. Robimy to, co nie zebrała. Nie wiem, czy te kły tu się musiały, może kieł się urwał, czy coś tutaj też. I trzeba by było to zobaczyć. No, ostatnio było dobrze, nie było problemu, a teraz o. Z racji tutaj, że no, sprasowałem i zadzwonił akurat kolega, że ma dla mnie wapno już przyszło, no to jeszcze pojedziemy i zawieziemy wapno na pole po owsie już, od razu gdzie są już bałdy,
No już nie będzie trzeba później transportować, tylko się pojedzie. Bo zamierzam się to jeszcze posprzątać i mieć już spokój z bołdami. Już jestem tutaj u koleżki. 60 stoi, pożyczył mi swoją ładowarkę. Jego obecnie nie ma, pojechał do usługi kolejnej. Ciężarówką zawieźć wapno. Jak widzicie, kolega tutaj operuje takim oto sprzętem. Ściągnął to zagranicznego. No to już ma ten sprzęt, kurczę. Ale usługi prawi tutaj firmę, no to musi mieć. Dobra. Teraz załadujemy sobie właśnie nią te big bagi. Bo wózkiem widłem niestety nie pójdzie. Teraz, oj. O właśnie. O kurde. Czekajcie, jak to wygląda. No trochę. Nie, powinno już teraz starcieć na tą. Nad przyczepę. O. Elegancko kupimy w bibagach, ponieważ jest taniej. No tutaj sobie dospawałem ten mostek, wszystko to lżej. No jest troszeczkę tego. Opony. A, już zeszły, dobra, to pewnie. Wsteczny. Teraz tak trochę opuścić. Dobra. O. Boli. O, i kolejne dwa. Nie no, ładowareczka to jest coś pięknego, kurde. No to jest już siła, tak, to już jest. Dobra. Op. No tam trochę trzeba będzie. Jeszcze trzeba będzie część wapna zostawić na drugą. O, dobra, zaczaski poszły. O, pełna, już nie dziwię. Dobra, trzeba teraz. O. Kurde, co jest? Hamulce nie puści. Cholera. Jeszcze nie umiem tym sprzętem się posługiwać. Dobra, ręczny. Puścić. O, i niech na razie sobie stoi. Pojedziemy, to zawieziemy. I kurczę, już. I już będziemy mieli to już przygotowane. Do. Dobra, ruszamy. Oj, ciężko. Dobra, nie jedzie. Jedziemy. No. Wbijamy biega i jazda. Lecimy. Co? No daleko nie mamy w sumie. Do tego pola. Dobra. Tam jeszcze tutaj tej ziemniaku będzie, kurczę, sporo. Jazda. No. Wysypiemy to sobie akurat tym tutaj, o. Tu. Idziemy na tą stronę. I tutaj właśnie wysypiemy. Dobra. O. I elegancko. Od razu tutaj będzie. No jeszcze z jedno trzeba będzie przywieźć tą przyczepę. Bo jednak tu wchodzi troszeczkę.
to już się zaraz załaduje. Raz, dwa i... Spaskółka to jeszcze nic. Dobra, lecimy po ostatnią. Zaraz się załaduje. Oj, 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 ciężko, ciężko. I wjeżdżamy. Na lewo. No i okej. No i tutaj już mamy załatwiony temat. Wapno jest. Tak naprawdę już możemy wracać na gospodarstwo. A tu już się z wami pożegnam. Dziękuję wam za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych materiałów. I do zobaczenia.